Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Rajzobrek z tej strony Tito, odcinek 83. Witam was bardzo ten przepiękny poranek albo popołudnie świąteczne, nie wiem kiedy ten film będzie opublikowany moi drodzy. Oczywiście zaczynamy tytanami na życzenie z odcinka 81. Odcinek 8283 zrobię w jednym albo znowu nie zrobię, znowu będę to dzielił na kawałki oczywiście, bo jestem straszny leń niczym bawoleń, czyli następne tłumaczenie. Smoka z serialu Buffalorda, czyli Bawoleń, tak postanowili go, powiedzmy, ci co dubbingowali serial, tak go nazwać. Myślę, że nazwa całkiem fajnie odzwierciedla to jego usposobienie. Moi drodzy, nie przedłużając, przechodzę teraz do Tytanów. Pierwszego mamy Haka, tu zaraz wam powiem, kto o niego prosił. Gabi Kaźmierczak. Gabi Kaźmierczak również prosił o kilka innych smoków, o Kościeja, czy też Gnato Chrupa, kto tam woli używać jaką nazwę, tutaj mamy, tak przybliżę, właśnie. I mamy jeszcze Słodką Śmierć, której nie widzę, ale jest. Moi drodzy, jest tutaj piękna, Słodka Śmierć, może wcale nie taka piękna, ale chociaż może słodka, tak mi się wydaje. Dobra, ale tak zacząłem skakać, a teraz przejdźmy do takiego konkretnego, powrótkiego pokazywania. Mamy tutaj oczywiście Snow Raita, czyli Mrozi Czorta jako Tytana oczywiście i zaraz wam powiem, kto niego prosił. Bartosz Kurek również ma takie skryte marzenie, żeby go pozdrowić, także Bartek Kurek, serdecznie cię pozdrawiam z tego miejsca, mojego wygodnego. Moi drodzy, przechodzimy dalej. Co my tutaj mamy? Mamy Typhoon Merengar, którego pokazywałem w poprzednim odcinku, ale widzę, że ktoś tutaj Deezer. Także tutaj mamy Typhoon Meranga. Dobra, przechodzimy dalej. Co my tutaj mamy? Mamy pięknego Skutliklawa, czyli szponiaczka. I o szponiaczka prosiła Vanessa Lato. Także tak to wygląda. Dobra, przechodzimy dalej. Gravel Grounder, czyli znowu ten smok się ostał, bo pokazywałem go w odcinku poprzednim, 8.2. Rafał Schulz? Znowu coś tutaj brzydko napisałem, znaczy nie brzydko przy tym nazwisku, tylko po prostu coś nakreślałem niczym doktor na recepcie i nie jestem w stanie tego odszyfrować. Chyba Schulz. Nie dam sobie ręki uciąć, w razie pomyłki z góry przepraszam. Dobra, przechodzimy dalej. Tutaj mamy pięknego Mara Smorka, czy Flightmera, Patryk Plewik. I coż my tutaj więcej mamy? Idziemy dalej. Mamy pięknego Sandbrighta. Sam Wrightha i prosi o niego Pantera 033. Tak by to wyglądało, ale jeszcze za chwilę wrócę do tego wątku. Tutaj mamy Kościeja. Dobra. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy Snifle Hunha. Smok ekskluzywny, czyli nie zmienił swojej barwy po zrobieniu go na Tytana. Prosił o niego Konrad. Prosił również o Thunderclawa, natomiast wiem, że Thunderclawa robiłem kiedyś na Tytana, nie wiem, gdzie mi się ten zapomniał, także upomnij się jeszcze tam w którymś odcinku, to postaram się go odnaleźć. Dobra, i co my tutaj mamy? Tutaj mamy jeszcze Sidlarza i o Sidlarza prosił Xavier Blehasz. Lechasz, dobrze. Właśnie, tutaj dochodzą do wątku Pantera 033, bo prosiłaś o Alfę Szczerbatka. Tak nie załapałem do końca, myślałem, że chodzi ci o jakiś ten. No wiesz, bo tutaj mamy Tytany, mamy zwykłe smoki, oczywiście wiadomo. A później załapałem, że być może tobie chodzi o skórkę, która jest dostępna tutaj na Szczerbatka, także ja ci ją pokażę. Nie wiem, czy o co ci chodzi dokładnie. Bo później zmieniłaś zdanie, po tam małej, krótkiej konwersacji zmieniłaś zdanie na Sandwrighta. Natomiast myślę, że tobie chodziło o to, że tam tutaj, specjalnie dla ciebie, tutaj puścimy Szczerbatka jako Alpę. Także tak, to nasz przyjemniaczek wygląda, który potrafi niszczyć smoki większe. Moi drodzy, nie ma morza. Morze zniknęło, zrobiło się, powiedzmy, pochmurnie na tym kawałku berg. Także tak by to... Tak by to wyglądało, tak by wyglądał ten Szczerbatek. Tutaj wyskoczył komunikat oczywiście. Także myślę, że teraz chyba o to ci chodziło, także myślę, że się teraz dogadaliśmy. Dobra, przechodzę dalej, moi drodzy. Nie mam dalej Tytanów, bo wszystkie wyczerpałem, także moi drodzy, przechodzimy dzisiaj do dwóch smaczków, które chciałbym wam dzisiaj pokazać. Pierwszy to jest Stanglesan, czyli mamy przepiękną śmierci pieśń. Co prawda troszeczkę zielona.
choć podkarmimy cię troszeczkę. Moi drodzy, nie będę już tam włączał opisu, wam opis tutaj przeczytam, bo sobie go zapisałem, że ten smoczek bardzo lubi trzymać swoje ofiary w lodzie po obtoczeniu ich bursztynie. I to się nazywa zmrożony obiad, także taki byłby opis przy tym smoku. Tutaj jak damy sobie dragons, także tak by to wyglądało. A tutaj mamy smok dosyć stary, bo pojawił się już dosyć dawno, duch smok Lutoga. Chodź tutaj, pokaż się pięknie. Oczywiście on będzie na tym Woli, kto tam woli, jak tam, gdzie sobie hub postawi, jak gdzie w sobie postawi, także może to czytać. Także myślę, że na nim jest ten smoczek zrobiony. Całkiem ładny, fajny taki duch snoglutoga. Myślę, że świetnie oddaje to, czym, co reprezentuje sobą to święto. Także moi drodzy, to by było myślę na tyle w kwestii smoczków. Ostatnia rzecz, mówiłem, że coś będzie ekstra, więc coś ekstra będzie. Wejdziemy sobie w kostiumy. Wymiota. No i mamy tutaj całkiem fajny kostium, który udało mi się zdobyć z tej paczki. Także myślałem, że to będzie, wiecie, no, tam pisał całkiem dużo fajnych rzeczy, a okazało się, że można jedną tylko wylosować w jednej paczce, nie? I płacimy każdego piątaka 5 dolców za następną, być może coś się trafi, być może nic się nie trafi. Także tak by to wyglądało, całkiem fajny świąteczny wystrój dla wymiota, wymiota, także my sobie tutaj zatrzymamy i obniżymy sobie. Mam jakiś strój. Wiem, że jest nasz tu kamień, bardzo ładny, świąteczny. Natomiast, no właśnie, kosztuje 1090 tych odynowych, jak to się nazywa? Tych monet odyna, run odyna. Już nie wiem, już po prostu zapomniałem. Także moi drodzy, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Tytany, oczywiście, duch Snogletoga, czyli Migdalis. Ja lubię tą fajna to jest ta nazwa przetłumaczona, Migdaliska. Także mi się podoba. Snoglesong, no i oczywiście strój na... Piękny strój na wymiota, czyli Jodi Wyma. Także moi drodzy, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Serdecznie was pozdrawiam w ten piękny, świąteczny dzień. Trzymajcie się, cześć!